Zaraz idziemy na miasto szukać arbuzów, melonów i innych dobrych rzeczy. Także w Alcarac. Dzisiaj jest Dzień Niepodległości w Jordanii. Jak się okazało, mamy fajnego pana recepcjonistę, bardzo sympatyczny i pomocny. Powiedział nam, że jeżeli o godzinie 8 pójdziemy na panoramę tutaj w Jordanii, w Karaku, to będziemy mieli okazję zobaczyć jakieś tam pokazy właśnie wojska, policji, z fajerwerkami i tak dalej. Także super nam się złożyło, że to jest ten jeden, akurat jedyny dzień w roku, kiedy jest taka akcja, my akurat mamy możliwość tu być. Śmiać mi się chce, bo właśnie dziewczynki ogarnęły, że mówiłem w jednym języku. Pierwsze co usłyszałam było Hawario, a później Mani. Kupiliśmy teraz trochę przypraw. Różnica między Petrą a Alcarakiem, tutaj był takiego chłopaczka, który totalnie nie rozumiał po angielsku, więc gadaliśmy na miki, daliśmy radę się dogadać. Więc tam zapłaciłam 1,5 dinara za paczuszkę, tutaj 0,5 dinara. Więc... Półtora tam? No. Myślałem, że dinar. Nie, 1,5 dinara za paczuszkę, a tutaj 0,5 dinara. Dodatkowo taki spoko, sympatyczny, kupiliśmy jakieś ciucie, kupiliśmy picia i teraz szukamy jeszcze lodów i idziemy właśnie szukać tej panoramy. Od dobrych kilku minut chodzę z pustą puszką i jednak stwierdziłam, że tu Jordańczycy niestety nie dbają o swoje państwo, a nie turyści, bo przez cały ten okres nie znalazłam ani jednego kosza na śmieci. I cały czas po prostu z tym idę jak to pierdoła, a równie dobrze pewnie nic by się nie stało, jakbym to wyrzuciła, nikt by nic nie powiedział. Trochę szkoda. No i chyba jesteś jedyną turystką w mieście. Chyba tak, bo czuję się jak w zoo, tylko tym razem nie jestem po tej stronie klatki, po której zawsze była. No ale przynajmniej teraz wiedzą, wiem, jak się czują zwierzątka. Bardzo szybko zachodzi słońce. Strasznie. No, czyli mamy przed sobą idealną panoramę na zamek Alcarac, który dodam, mieści się również w zakresie Jordan Passu. Cały czas czekamy na te fajerwerki, które będą, ale może nie będą. Od razu wam powiem, że jest godzina 20. Zobaczcie, jaka jest aura. Jest dosłownie ciemno. No ale to dlatego, że jesteśmy o wiele niżej od tej strefy umiarkowanej, coraz bliżej równika, więc automatycznie dzień jest krótszy. W międzyczasie jeszcze wyczytałam sobie odnośnie żon, małżeństw, bo to mnie akurat tutaj bardzo interesuje, bo jeżeli chodzi o Jordanię, Jordania bardzo liberalnie podchodzi do ilości żon, ponieważ może ich mieć... W innych krajach islamskich można mieć maksymalnie 4 żony, tutaj można mieć dowolną ilość, także hardkorowo. Mąż na pewno nie będzie się nudził, ale dodatkowo właśnie powiem, że dziewczynki zostają żonami w wieku o dzień po 15 urodzinach, już mogą być tymi żonami. Chłopcy muszą mieć lat 16, ale to się bardzo rzadko zdarza, raczej to dziewczynki w swoim interesie, jeżeli mają to finansowym, bądź jakimś takim, wiecie, stabilizacja, no to wtedy można za mąż pójść po 15 roku życia. Ale zasady są takie, że żona ma być posłuszna w zamian za wsparcie finansowe ze strony męża, natomiast może być ono odcięte w momencie, gdy na przykład zrobi coś wbrew mężowi, na przykład pójdzie do pracy poza domem. To taka ciekawostka, dla nas niepojęte, no ale no tutaj tak żyją i właśnie sobie ustaliliśmy, że wydaje nam się, że przez to, że oni są wychowywani w takim trybie od dnia narodzin tak naprawdę, to dla nich to już jest raczej przejaw normalności. Jest mega głośno, wszyscy krzyczą, kompletnie nie wiem, o co chodzi. Co chwila przybiegają do nas dzieci i się drą. Czekaliśmy się godzinę, Jordan. 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 Jordan.
تحيا بلادي جوردن تحيا بلادي تحيا الكركية الكركية togi. Wszystko, co u nas było o tej godzinie, by było zdecydowanie zamknięte. Uważali na lusterko i na auto, bo jedzie za tobą auto. Jesteśmy na śniadanku. Wygląda troszeczkę inaczej niż to, co mieliśmy wczoraj, ale jest fajne i myślę, że takie bardziej nasze, bym powiedziała, bo jest standardowy wóz, który dzisiaj jest troszeczkę inny w smaku. Są pity oczywiście, mamy dżemiki, są pomidory i ogórki, to w sumie warzywa, które jest załączane do każdego śniadania chyba. Dostaliśmy cieplutkie jajko, jestem zachwycona, że jest ciepło, bo nienawidzę zielonych jajek. I śmiesznie się złożyło, że w sumie chyba na 4 zajęte pokoje bodajże jesteśmy do miejsca z Polakami, bo jeszcze nas się sąsiedzi, którzy są na śniadanie, też są Polakami, także fajnie. No, zjemy, ja nie mówię, odpadają po wczorajszym dniu. Zjemy i może pójdziemy sobie do tego zobaczyć zamek, a później będziemy kierować się w kierunku Morza Martwego. Opuszczamy właśnie Alcarac. Mieliśmy jeszcze pójść do zamku, ale niestety obawiamy się, że nie dalibyśmy rady po prostu zrobić wszystkiego tego, co mamy jeszcze do zrobienia. Uważam, że to, gdzie chcemy pojechać, jest istotniejsze i potrzebujemy na to więcej czasu, bo warto bardziej tam to pokazać. W każdym razie mam na sobie moją abaję. Kupiłam do tego jeszcze koszulkę. Z tego, co widziałam, niektóre jordanki nawet mają odkryte ramiona. W razie czego jestem przygotowana, mam chustę, więc będę się zakrywała. Ale niesamowite jest to, że poszliśmy do pierwszego sklepu z elektronikom i wyhaczył nas pan, bo tam oni nie mogli się z nami porozumieć, bo niestety mało który Jordańczyk potrafi mówić dobrze po angielsku i zawołali jakiegoś pana, takiego starszego, który mówił bardzo dobrze po angielsku. No i właśnie zapytaliśmy się, czy jest może gdzieś szansa, żeby kupić kartę microSD. No i oni szukali, okazało się, że tu nie ma. No to te niczego myślą, myśleliśmy, że już jesteśmy na straconej pozycji, będziemy musieli iść dalej. Natomiast on powiedział do nas, żebyśmy poszli za nim i normalnie wsiedliśmy do jego auta i zaczął nas obwozić po wszystkich sklepach z elektroniką, żeby tylko pomóc nam znaleźć to. W międzyczasie zapytaliśmy się o takie rzeczy, na przykład jak to, dlaczego używają Jordańczycy bardzo dużo klaksonu. Okazało się, że to jest po prostu już w nawyku. Sam stwierdził, że Jordańczycy nie przestrzegają zasad ruchu drogowego, bo jest zupełnie inna infrastruktura tutaj niżej w krajach europejskich. Filmowo muszą sobie tak jakby radzić na własną rękę, więc dla nich jeżdżenie autem jest jak chodzenie pieszo. Po prostu chodzą tam,
gdzie można i jeżdżą tam, gdzie można. Jeździliśmy, aż w końcu niestety wszystkie były zamknięte i wysadził nas przypadkowo około 50 metrów od sklepu, który był otwarty, więc super. Okazało się, że sklep taki nie dość, że miał elektronikę, do tego wiecie, jakieś tam laptopy, kina domowe, to oprócz tego miał cały regał w różnych rzeczach takich taktycznych, w torebkach budowy, w zasobnikach, w rękawiczkach taktycznych, które między innymi nabyliśmy, ceny śmieszne. Udało się też przede wszystkim znaleźć kartę pamięci. Miał do wyboru różne pojemności. My wzięliśmy sobie tą, która nas interesowała, 32 za 6 dinarów. Do tego jeszcze mamy rękawiczki też za 6 dinarów. U nas byśmy w takich nie znaleźli, bo są fantastycznie wzmocnione, fajnie dopasowane w kolorze Kojota. I do tego jeszcze mamy torebkę biodrową, też fajną. Ona kosztowała ile? 8-9? 8 dinarów, a w 4 razy większa za 9, ale ta była fajna, taka kompaktowa, mocniejsza niżeli te, które możemy znaleźć w naszym kraju. Właśnie wjeżdżamy na stację, bo niestety droga z Wadi Rum do Petry nas wykończyła w paliwowo. Ceny są wszędzie podobne, mamy tutaj 95-90 w tej samej cenie na pozostałych stacjach. Pan Beduin na Wadi Rum powiedział nam, że kompletnie nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o kwestię tankowania tego 90 czy 95, więc spokojnie będziemy tankowali, więc 90, żeby trochę przeoszczędzić. Dobra, mamy tutaj za 20 dinarów, 20,2 dinary. Litr 90 kosztuje w 0,88 dinara, to 88 piastrów, czyli tyle złotówek. Natomiast 95 kosztuje średnio 1,12, 1,20, więc różnica jest. Dla nich może niewielka, ale dla nas już jest duże. A jeżeli sami mówią, że tankują ciągle tak naprawdę 90, no to dlaczego my mamy tutaj dopłacać?